Ci, którzy są z nami na Click Meetingu, to wy jako pierwsi jesteście. Dajcie nam znać, czy nas widać, czy nas słychać. Ja przerzucam jeszcze dla tych, którzy są leniwi i wchodzą na Facebooku, na nasze webinary, ale nie mówcie im to, bo jeszcze tego nie widzieli, jeszcze tego nie usłyszeli. Natomiast nie wiem jak ty, Moniko, ja preferuję tak naprawdę, jak biorę udział w szkoleniu, wolę jednak stabilniejszą platformę, możliwość bezpośredniego kontaktu, czyli Click Meeting. Ja zdecydowanie też. Też, prawda? Jednak jesteśmy takie trochę może dinozaury już w sumie. Oglądanie po czasie też mnie tak nie bawi. To też fakt, aczkolwiek nie zawsze jest ten czas, żeby coś obejrzeć, prawda? Na ten tym bardziej, że na przykład zbywałem ciekawe webinary, dzisiaj widziałem ciekawe webinary o 12. No kto ma o 12 czas w południe na oglądanie webinaru? Prawda? Więc to bywa różnie, tak? Więc słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj Monika ma dość ciekawy tytuł, rusz się, Zenek, śnieg na dworze. U mnie śnieg na dworze jest, nie wiem jak u ciebie, we Wrocławiu, też jest, no i świetnie. Słuchajcie, natomiast jakby nie było, to obiecałem Monice, że będzie teraz trochę dowcipnie na początek, bo ostatnio narzeka, że będę zbyt poważny. Tak więc moja droga Moniko, powiedzcie mi, ja udostępniam swój, czekajcie. Muszę zmienić, żeby to nie było podglądu na Facebooka, że transmisja idzie. Ja udostępniam swój ekran. Powinniście zobaczyć. Mam nadzieję, że widzicie to, co ja. Słuchajcie, uwaga. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje, że od 1 lutego, czyli od dzisiaj, obowiązuje zakaz organizacji kursów radiooperatora SRC oraz imprez studenckich. To są nowe obostrzenia. Zamknięte są kancelarie doradztwa podatkowego, monastery i domy kultury, otwarte zostaną magazyny oraz ogrody botaniczne, ale wyłącznie w niedziele niehandlowe. Hotele dostępne są tylko dla członków Rammstein, członków Antyradio, Coverband, Komandosów oraz uwaga Otili i Jędrzejczak, no bo przecież jakże inaczej. Żłobki przedszkola są otwarte samoobsługowo, znaczy się dzieci zostawiasz, one się samoobsługują. A później odbiera się, jak przeżyją. W zgromadzeniach może uczestniczyć maksymalnie 2135 osób, o ile nie dotyczy urodzin, to i meczów piłki nożnej. Nauka zdalna w klasach 2-6, słuchajcie, szkół podstawowych w liceach oraz akademiach, za wyjątkiem uczelni starszych niż 50 lat, więc tylko młode szkoły, chyba że pracownicy naukowcy zaszczepieni są poza kolejnością. W szkołach i przejściach podziemnych może przybywać maksymalnie jedna osoba na 3 metry kwadratowe pomieszczenia oraz wszystkie osoby przybywające do Polski ze Szwecji z transportem szynowym, to jest ważne, bo to pociągiem, prawda, są zobowiązane do odbycia kwarantanny przez 8 dni. Oczywiście, słuchajcie, to są te głupoty i te dowcipy, których tak mi brakowało, a ja wam pokazuję, jest taka strona koronawirus.lol i to jest, słuchajcie, generator obostrzeń COVID-19. Możecie sobie losowo tu wygenerować i tak na poprawę humoru, zobaczcie, to się wszystko zmienia. Tak więc możemy za każdym razem. Tu mamy nauka zdalna w klasach 1-4 szkół podstawowych, w szkołach średnich oraz szkołach policjalnych, za wyjątkiem uczelni o kategorii naukowej A+. Chyba że rektor stwierdzi inaczej, tak więc słuchajcie, można zawsze takie, na przykład chodząc do pracy, ci, którzy chodzą, takie obostrzenia sobie wydrukować, przywiesić na tej tablicy korkowej w pokoju nauczycielskim i każdy będzie sobie czytał codziennie jakieś inne kłopoty. Natomiast tyle, jeżeli chodzi o zabawne rzeczy. My z Moniką wcześniej rozmawialiśmy o powrocie do szkoły. Dajcie znać, kto z was miał już to szczęście, delektuje się tym hałasem, tym przepięknymi odgłosami dzikiej przyrody szkolnej, znaczy 1-3, bo właśnie Monika mnie się pytała, jak to jest pracować hybrydowo, w sensie 1-3 stacjonarnie i 4-8 zdalnie i mówiłem Monice, że strasznie ciężko czasami mi po prostu te dwa kalendarze zespolić, mimo że to jest nadal ten sam plan lekcji, te same dzwonki, to jakoś tak przelatywanie z jednej klasy, otwieranie tych komputerów, tego wszystkiego i tak dalej bywa troszeczkę męczące i czasami człowiek może się pogubić. Nie wiem, jak jest u was, tak więc też dajcie znać w komentarzach, a ja już, słuchajcie, zostawiam wam z dobrym słowem od ministra zdrowia, to chyba minister zdrowia dzisiaj powiedział, że najwcześniej powrót w marcu i tylko klasy 8 i maturalne. Tak więc przyzwyczajmy się do pracy na komputerze. Monika poleca dobre okulary do komputera. Zobaczcie, jak... Ja chciałem powiedzieć, zobaczcie, jak wyładniała, nie wiem, czy to jest możliwe, ale tak w tych okularach jeszcze zbliżę, zobaczcie, jak dystyngowanie teraz wygląda. Ja bym powiedział, że kolejny minister. Ej, dobra, zaraz tym.
Niekoniecznie edukacji, bo ty wiecie, że do tego nie mamy szczęścia. Natomiast słuchajcie, ja tylko powiem, już swoje udostępnianie ekranu wyłączyłem. Jeszcze raz koronawirus.lol, to tak, żeby się pośmiać. Znajdziecie też link na grupie Zainspirowani. A teraz uwaga, tytuł Moniki, ja muszę na ściągawkę. Jeszcze raz spojrzeć. Rusz się, Zenek, śnieg na dworze, czyli krótka opowieść o moich ulubionych rozwiązaniach. Escape Geniali. Pewnie będziemy przed czymś uciekać albo coś tam klikać i rozwiązywać, tak więc słuchajcie. Bawcie się dobrze, Monika. Ja jestem na czacie, oczywiście będzie nagranie, będzie certyfikat. Coś, Monika, jeszcze zapewniasz? Dobrą oczywiście zabawę. Dobrą zabawę, dokładnie. To jedzie. Napisali do mnie nauczyciele i mówią tak. Weź ty wytłumacz nam te escape'y, bo my nie wiemy co do czego, jakie kody, co z czym zgrupować, połączyć. No i pomyślałam sobie, że może to czas najwyższy, żebym też i o tym dwa słowa powiedziała. A dlaczego wstawaj Zenek, śnieg na dworze? Dlatego, że aby zrozumieć te wszystkie rozwiązania escape, które notabene są genialne, trzeba je przekuć w historię. I my dzisiaj mamy kilka ciekawych historii. Troszkę nam się zamarzy obraz, bo okulary będą za mocne. Porozmawiamy o miłości wśród pszczół. No ale na pierwszą tapetę, na pierwszy ogień idzie Zenek i odśnieżanie. Do dzieła. Udostępniam ekran. Mówisz o Zenku Martyniuku, który... Nie, jednak. On od śnieżania malutkiego śnieża. Okej, a widziałaś, chyba cię się pytałem, jeszcze tylko dodam, widziałaś to, co udostępniłem na Zainspirowanych, czyli ostatnie badania dotyczące jakby powagi i poważania zawodu, to Zenek Martyniuk jest 15 punktów wyżej niż nauczyciele. Warto zajrzeć i zobaczyć. Słuchajcie, badania przeprowadzono w listopadzie i w grudniu w skali chyba, zresztą to była skala ujemna, więc nie jest tak źle. Policja miała minus 3, a nauczyciele 15, tak więc punktów, gdzie w innych krajach mają w okolicach 50-60. Jak ktoś zainteresowany, zajrzyjcie sobie, bo mogło wam to jakby umknąć, a to też dość ciekawa statystyka. Kilka krajów, ponad 200 tysięcy respondentów mówiło, kim by chciało zostać, to nie, ale żeby ich dzieci zostały, czyli jakie zawody najbardziej szanują. Warto sobie zajrzeć. A Monika, przepraszam, wracamy do Zenka, myślałem, że Martyniuk, dlatego postanowiłem wejść. I tu miała się pojawić piosenka, ale oczywiście jest objęta prawami autorskimi. Śpiewać nie będę, żeby nie zabić moim głosem, choć rozważałam tę opcję. Wstawaj Zenek, posłuchajcie, każde rozwiązanie escape, każde, można ubrać w historię. To pierwsze, które chciałabym pokazać, to jest zmywanie obrazu, który jest na wierzchu. Zobaczcie, kiedy poszuram myszką, będę powoli zmywać ten obraz. On się będzie zmywał takimi pikselami. No i proszę bardzo, tutaj nowa moda jest na morsowanie. Więc widzimy, proszę bardzo, jest morsowanie. Ale musicie zrozumieć, że to nie jest tak, że my ten obraz wycieramy. Bo takie pytanie mi zadano. Dlaczego nie mogę dodać tutaj interaktywności? Otóż, to jest, jeśli używaliście kiedykolwiek rzutnika na folię, to wiecie, że można było położyć na przykład kółko, żeby była buzia, a potem kolejną folię z piegami, potem kolejną folię z nosem. I teraz zmywając folię, zmywając ten nosek mokrą ściereczką, wcale nie usuwaliśmy folii, bo ta folia zostawała. I tak samo jest tutaj. Czyli mamy tutaj trzy warstwy tak naprawdę. Pierwsza to jest tło, druga to jest GIF, który przykleiłam na tło i trzecia to jest taka folia, która wygląda dokładnie tak samo jak tło. I teraz te kody, które widzicie w rozwiązaniach Escape, które wydają się bardzo skomplikowane, tak naprawdę są bardzo proste. Zobaczcie tą pierwszą opcję.
na początek zabaweczka. Ten napis to nie jest czcionka z Genially, to jest czcionka z aplikacji, która się nazywa CoolText. CoolText.com i tutaj można wygenerować sobie różnego rodzaju czcionki i to może być czcionka na lato, na wiosnę, na zimę. Ja wybrałam tę czcionkę Ice Cube. Tą reklamę zamykamy. I tutaj wpisałam Stawaj Zenek. Następnie poczekałam chwileczkę, aż się wygenerowało. Stwórz logo. I to logo najzwyczajniej w świecie przesunęłam na pulpit. I tam sobie zostawiłam to jako obrazek. Kilka innych rzeczy poprawiłam delikatnie, używając tej strony internetowej. Nazywa się remove-white-background.imagineonline.co. I tutaj mogę usunąć białe tło z dowolnego obrazka. Zobaczcie, załaduję obrazek. Wcześniej pobrałam sobie taką literę F. Wrzucam ją tutaj i teraz zobaczcie, pod spodem mogę dobrać poziom usunięcia białego tła. Przyciskam Remove White Background i mam gotowy obrazek. I ten obrazek również, zobaczcie, pobieram sobie na pulpit i tutaj tak jest literka F bez białego tła. I te dwie aplikacje załatwiają mi bardzo dużo ciekawych rzeczy, które mogę zrobić w Genially i Wam pewnie też się przydadzą. Ja już je zamknę i przejdziemy teraz już do tej prezentacji Wstawaj Zenek, śnieg na dworze. Dlaczego śnieg? Dlatego, że w tej prezentacji grupując odpowiednio elementy sprawiamy, że ta pierwsza warstwa się wyciera. Popatrzmy jeszcze raz, jak to wygląda. Wezmę podgląd i oko. I tutaj pierwsza warstwa wyciera się w ten sposób i jest tutaj ukryte zwierzątko. Następnie druga warstwa. Myślałam, co jeszcze można zamiatać, odkurzać, wycierać. Tak naprawdę to szukałam jakiegoś rozwiązania, które pozwoliłoby mi pokazać uczniom, jak to za dawnych czasów było, jak okna nie były takie plastikowe i szczelne i jak był mróz, to zamarzały całe i tworzyły się na nich takie piękne kwiaty. I jak chciało się zobaczyć coś przez okno, to trzeba było nachuchać i robiło się takie kółeczko. I wtedy wpadłam na to rozwiązanie. No a już jak wpadłam na to rozwiązanie, to po prostu pomysły posypały się same. Nie wiem, czy wiecie, ale jest taka aplikacja do tych dywanów, takich interaktywnych dywanów, takich podłogowych i tam są liście i dzieci chodzą sobie po podłodze i tak nogami rozsuwają liście. Bardzo fajna zabawa. Taką samą można zrobić tutaj. Zobaczcie, tu też gumką odkrywam i są różne zwierzątka, akurat to z naszej bajeczki do angielskiego. Kolejny pomysł to jest podwodny świat i tym razem zwróćcie uwagę, że jeżeli przesunę myszkę na ekran, to nic tutaj nie ścieram, bo tutaj nie ma tła nałożonego na cały obrazek, jest tylko na jego fragment i ten fragment trzeba znaleźć szurając myszką. O, już coś jest. Tu jest podpowiedź, tu jestem i tu się pojawił nam konik morski, bo tylko ten konik był zakryty takim fragmentem folii, która wyglądała dokładnie tak jak ta woda, a ja ją przy pomocy tej mojej myszki zmyłam i została tylko folia. Natomiast to, że się tutaj pojawiło tu jestem, to nie znaczy, że ja dodałam to do tego konika. Zrobiłam to inaczej, zaraz pokażę jak.
Wracamy do opcji edycji. No i teraz zobaczcie. Przeglądając rozwiązania Scape, tam zawsze jest taki slajd do edycji, na którym pojawiają się kody. I tutaj ja ten slajd bardzo mocno uprościłam, ale jeżeli będziecie chcieli ten slajd bardziej taki skomplikowany, to tutaj znajdziecie go w tym miejscu. Tu jest tych rozwiązań całe multum. Tutaj ważny jest tak naprawdę jeden element. To jest ten żółty znacznik, który się nazywa gratter. Okay? Ja nie znam francuskiego, więc no, trochę znam. Ale żeby to tak naprawdę wszystko wiedzieć co do czego, no to używam oczywiście Google Translate. A tu jeszcze dodatkowo wytłumaczyłam z tego tłumacza na to, jak ja sobie myślę. Ten żółty pasek musisz skopiować na swój slajd i zgrupować z obrazkiem, który ma być starty. Umieść go na obrazku tak, aby nie wychodził poza jego ramy. Pod spodem mamy kilka rozmiarów gumki. Jeżeli nie wybierzecie tej opcji, nie wkleicie jej na slajd, to gumka będzie taka maleńka. To się będzie bardzo długo ścierało. Na lekcji nie ma za bardzo na to czasu, żeby się aż tak bawić. Ta gumka musi być jakiegoś sensownego rozmiaru. Czyli na przykład ja wybieram zawsze opcję 10 albo 20. I to są dwa elementy, które trzeba skopiować na wasz slajd. Rozczłonkuję teraz ten slajd z wodą. Zobaczcie, tutaj skopiowałam rozmiar gumki i to jest rozmiar 25. Natomiast tutaj ukrywa się obraz. Jak dobrze się przyjrzycie, zobaczcie, to jest fragmencik wycięty z tego obrazu, zgrupowany z tym słowem gratter, okay, i z powrotem nałożony w to samo miejsce, zakrywając tego konika morskiego. Równie dobrze mogę nim zakryć rybkę, ale wtedy troszeczkę będzie się to różniło. Już widać, że to nie jest ten kolor wody, co tutaj. Jak ja to zrobiłam? Tutaj to przywrócę, ok? I otworzę nowy slajd. Powyrzucam to wszystko, żebyście zobaczyli, co po kolei dodawałam. Te rybki to są gify. Ok, jeszcze tą usunę. Natomiast to jest tło. Zmienię teraz tło, czyli po lewej stronie wejdę w opcję background, zjadę niżej i tym razem wybiorę może noc albo ogród. No niech będzie na przykład ten ogród. Mam już tło. Teraz, zobaczcie, to jest moje tło, więc z tego tła chciałabym wyciąć mały fragment, który potem będzie mi łatwo wkleić z powrotem w to samo miejsce. Mogę to zrobić na dwa sposoby, czyli ja w tej chwili wykonam sposób ze zrzutem ekranu, ale powiem Wam jeszcze, że można dokładnie takie samo tło znaleźć, wchodząc tutaj i szukamy sobie dokładnie tego samego obrazka. Możemy wpisać ogród. I gdzieś tam nam wyskoczy dokładnie ten sam obrazek. Natomiast ja robię to w nieco szybszy sposób, czyli robię zrzut ekranu i wycinam sobie fragment, który potem będzie mi łatwo wstawić. Więc wytnę tutaj ten tulipanik. Teraz muszę go przenieść z powrotem na moje tło, czyli wchodzę w opcję Image.
i z powrotem wrzucam ten obraz do prezentacji. Popatrzcie, muszę troszeczkę popracować, żeby go dopasować mniej więcej rozmiarem, żeby on się tak bardzo w oczy nie rzucał. Jest prawie idealnie. Przesunę go wyżej. No i teraz muszę się zastanowić, co chciałabym pod tym obrazem ukryć. Na przykład chciałabym ukryć jakąś pszczołę. W związku z tym klikam znów obrazki, zjeżdżam troszeczkę niżej, tam gdzie są gify, bo fajnie jest, jak będzie się ruszać ta pszczoła. I teraz szukając gifu bez białego tła, muszę zaznaczyć tutaj tą kropkę, ciach, na niebiesko. I wpisuję po angielsku niestety słowo bee, czyli pszczoła. No i teraz szukam tej pszczółki, którą chciałabym tutaj ukryć. O, na przykład tego grubaska weźmiemy. Zmniejszę tę pszczółkę i schowam ją tutaj. Mogę ją tutaj zamknąć. To jest GIF, więc wszystko będzie działało, animacja jak najbardziej, bo będzie się poruszać jak to GIF. No i teraz muszę przystąpić już do kodowania tej strony. Zobaczcie, muszę wejść w Pages, czyli w strony, na stronę z kodami. Najpierw pobieram ten żółty znacznik, czyli Ctrl-C, wracam do strony z ogrodem i wklejam ten znacznik w dowolnym miejscu. Następnie umieszczam ten znacznik na tym ścieralnym fragmencie obrazka, bo nic tu więcej się nie zetrze, tylko ten tulipan, który nałożymy z powrotem na pszczołę. I teraz ten kod muszę zgrupować z tym napisem Grater. I nakładam z powrotem na pszczółkę. Troszkę się trzeba pobawić. Jeżeli nie możecie tego zrobić myszką, to przypominam, że po zaznaczeniu obrazka możemy go obniżać, podwyżać, przesuwać o jeden pikselek przy pomocy strzałek. Jest prawie idealnie. Teraz muszę jeszcze wstawić rozmiar gumki na mój slajd, czyli przechodzę do strony kodów i wybieram tym razem gumkę o rozmiarze 20, czyli Ctrl-C, Ctrl-V i wstawiam sobie tą gumkę w tym miejscu. I to już jest gotowe. To, że tutaj widać te żółte pole, czy tutaj widać gumkę, to nic nie szkodzi, bo to zniknie. No i teraz zrobimy podgląd, sprawdzimy, czy nam się udało. Ok, popatrzcie. Tutaj oczywiście trzeba było troszkę lepiej dopasować, ale ten obrazek, zobaczcie, ściera się. A pod spodem jest pszczółka. No i tu pewnie pomyśleliście sobie, a no dobrze by było, żeby teraz uczeń kliknął w pszczółkę i przeniósł się gdzieś. No niestety w pszczółkę nie kliknie, dlatego że pszczółka jest pokryta folią, takim kawałeczkiem folii, który przed chwilą zmyliśmy, a przez folię nasze klikanie działać nie będzie. Podobnie jest z lupą, tak? Czyli z tą lupą z dziurką, tam też to tak działa. Tam nie ma tak naprawdę dziurki, tylko jest fragment folii. Zobaczcie, nic z tą pszczółką zrobić nie mogę, bo na niej leży kawałeczek folii, który właśnie starliśmy. Można też wykonać to zadanie inaczej. Ja jeszcze raz skopiuję slajd i znów wyrzucę stąd wszystko.
I tym razem weźmiemy sobie znów jakieś inne tło, żeby nam tak nudno nie było. I może teraz weźmiemy kosmos albo plaża. O, niech będzie plaża. Dobra, jest plaża. Weźmy tak, żeby było dużo piasku. No na przykład to. Okej. No i dajmy na to, że zadaniem dzieci będzie znaleźć muszelki na plaży. Potrzebujemy muszelek, no i potrzebujemy tych fragmentów obrazka, którym przykryjemy tą plażę. Ale bardzo ciężko jest wyciąć, dopasować, jeżeli nie ma żadnych linii czy takich zaciemnień. Ciężko jest zrobić zrzut ekranu, wyciąć fragmencik, a potem wstawić go tu z powrotem tak, żeby tego nie było widać. W związku z tym wejdę jeszcze raz w opcję Image i znów wpiszę słowo plaża. No i zobaczcie, mam tą samą plażę. OK. Dobra, no to teraz znów, jeszcze muszę ukryć muszelki. Zobaczmy, czy może coś w GIF-ach jest. Jakieś muszelki. Znów kropeczkę przesuwamy. Są jakieś muszelki, nawet się ruszają. O, ta jest śliczna, więc ją ukryjemy tutaj. I jeszcze ta. OK. Mamy muszelki, mamy obrazek do przykrycia. Potrzebujemy teraz kodów. I teraz tak. Pobieramy z naszej strony z kodami ten żółty przycisk, klejamy go na nasz slajd i grupujemy z tym obrazem. Pobieramy rozmiar gumki, wezmę teraz 50 i wklejamy gumkę tutaj. A teraz ten obraz rozciągamy tak, żeby nam zakryło naszą plażę. Okej, troszkę nam się nie będzie zgadzał, ale spróbujemy to dopasować maksymalnie. Najlepiej wybierać takie na kształt do prezentacji, bo tu nam akurat panorama się trafiła. No i teraz podglądamy, co się nam udało zrobić. Popatrzcie. Ścieramy. Pojawiają się muszelki. Udało nam się znaleźć. To równie dobrze mogłyby być działania, albo na przykład słówka, albo na przykład jakieś informacje, które dziecko musi zapamiętać. Ale zobaczcie, tak naprawdę jest to bardzo prosta rzecz, ponieważ tych rozwiązań Scape jest bardzo dużo i każde z tych rozwiązań ma francuską nazwę. Ja tak mówiłam, francuskiego aż tak bardzo dobrze nie umiem, a już na pewno nie umiem ładnie czytać po francusku.
Natomiast wymyśliłam sobie dla każdej z tych rzeczy to taką nazwę, z jaką mi się to skojarzyło, i na przykład te kody podpisałam sobie Wstawaj Zenek, śnieg na dworze. Bo wtedy wiem, że aha, to jest odśnieżanie, czyli to jest wycieranie obrazów. I tak mam zapisaną tą prezentację, żeby można było jej swobodnie używać. Ja teraz zmienię ją w szkic. I udostępnię w czacie jako taką prezentację do pobrania. Proszę bardzo, pobierzcie sobie prezentację. Na zakończenie jeszcze oczywiście pokażę stronę Scape i mam nadzieję, że wy też będziecie to pokazywać dalej. Czy widać mój ekran? Wszystko dobrze? Okej, otworzę jeszcze. Nie, cały czas jest ładowanie ekranu prezentera. Przy okazji tutaj, a widzę, Monika wstawiłaś komentarz, a jeszcze wcześniej tu pani Katarzyna pomagała, kopiując linki do tego Skype'a. Super, bardzo dziękuję. Dobrze, ok. Pokazuję jeszcze raz ekran. Daj znać, czy wszystko widać. Nie widzę. Śnieg jest na pierwszym slajdzie. Tu jest Zenek. OK. No i słuchajcie, ja sobie to, tak jak powiedziałam, pogrupowałam swoimi własnymi nazwami po to, żebym, kiedy tworzę escape room albo robię prezentację dla dzieci, żebym się nie zastanawiała, jak się nazywała po francusku to tam, gdzie coś się ścierało. Ja sobie to nazywałam Wstawaj Zenek. I mam nadzieję, że wam teraz też akurat ta część skojarzy się właśnie z Wstawaj Zenek. Kolejne rozwiązanie, które również bardzo lubię i jest bardzo proste i do pokazania, i do wytłumaczenia, i do zrobienia. To są zakochane pszczółki. O co chodzi w zakochanych pszczółkach? Już pokazuję. Popatrzcie. Zakochane pszczółki mają to do siebie, że jak jedna zbliży się do drugiej, to się coś pojawi trzeciego. Czyli to jest tak naprawdę łączenie ze sobą różnych informacji i następnie pojawia się taki weryfikator, czy się to dobrze zrobiło, czy źle. Mojego obecnie nie widać, dlatego że on się pojawi wtedy, kiedy pszczółki się pocałują. Bo to jest Maja i Gucio, no i Maja zakochała się w tym Guciu i strasznie chce do niego lecieć. Leci do niego, leci, potańczyła trochę, jak to wiadomo, jak to pszczółki, i nagle postanowiła dać mu buzi. A tu się pojawiła mama pszczoła, królowa, i mówi: ja wam tutaj zaraz poromansuję, do roboty. Czyli za tym ukrywa się taki kod, który sprawia, że jeżeli jeden kod przypniemy do jednego elementu, drugi kod przypniemy do drugiego elementu i te dwa elementy się połączą, to pojawi się drugi element, trzeci, przepraszam. I znów jest to bardzo, bardzo łatwe do wykonania. Jak to działa? Wchodzimy w opcję edytuj i tutaj, jak na stronie Escape są udostępniane ich prezentacje, to zawsze się pojawia taki wzór, jak to działa. Popatrzcie na ten wzór. Co się stanie, kiedy nasuniemy ten kwadrat na ten? Te dwa znikną, a pojawią się te, których nie było widać. OK, tak to wygląda. No i ja
prawdę powiedziawszy, za pierwszym razem za żadne skarby nie mogłam rozgryźć, po co mi to jest potrzebne, dlatego musiałam to przerobić na jakąś historię. Może to dlatego, że ja nie jestem informatykiem, tylko nauczycielem angielskiego, czyli humanistką. Ja sobie musiałam to w tej mojej głowie przełożyć tak, żebym ja to rozumiała, co ja robię z tymi kodami. No i teraz zobaczcie, zawsze kiedy właśnie na tej stronie Escape jest udostępniona taka prezentacja, to jest strona z kodami. No i tutaj pierwsza ważna informacja jest taka, że ta prezentacja działa tylko wtedy, kiedy zaklikniemy tutaj w zębatce opcję przesuwania elementów, czyli drag elements. Więc ja już tutaj to zakliknęłam, żeby wszystko było dobrze. No i teraz mam swój slajd i mam stronę z kodami. I tu jest tak. Ten kod to jest pszczółka Maja, a ten kod to jest Gucio. Natomiast ten kod to była królowa matka, czyli popatrzcie, tu się pojawia tak off, on, czyli najpierw tego obrazka nie widać, on jest on, czyli włączy się wtedy, kiedy te dwa obiekty się ze sobą połączą. Dokładnie w ten sam sposób zadziała nam ten kod. Natomiast ten kod zadziała w ten sposób, że najpierw coś będzie na slajdzie, a jak się te dwa obiekty połączą, to ten element zniknie. Tak to mniej więcej działa. No i teraz popatrzcie, zrobimy sobie z tego prezentację. Czyli skopiujemy slajd, posprzątamy na nim. Zmienimy tło. No i teraz niech to będzie dżungla. Jest dżungla. No i teraz potrzebujemy te dwa elementy, które mają się ze sobą zetknąć. To mogą być dwa słowa, które będą do siebie pasować, lub to mogą być na przykład jakieś zwierzątka. My dzisiaj zrobimy ze zwierzątkami, ale znów weźmiemy sobie tutaj gify. Czyli obrazek. Zjeżdżamy na dół tam, gdzie są gify. Znów tutaj tę kropeczkę zaklikujemy i muszę po angielsku niestety wpisać, napiszę lion, czyli lew. Okej, no i teraz trzeba by jeszcze jakąś panienkę znaleźć. Jak na złość nie ma panienek tutaj. A nie, przepraszam, jest. O, tutaj z ładną fryzurą, tak. No niech będzie, no dobra, nie, ta jest brzydka. No, na przykład niech będzie mały lewek. Okej. No i teraz tata kocha swojego synka bardzo mocno i chciałby mu dać całuska. No i pewnie nad nimi dobrze by było, żeby się pojawiło takie serduszko. To szukamy sobie jeszcze serduszka. O, takie może być. Dobrze, więc jak oni się zetkną,
to u góry pojawi się serduch. To już mamy bohaterów, mamy historię, to teraz musimy tylko podpiąć kody. Wchodzimy na naszą stronę z kodami i kopiujemy po kolei. Jeden obiekt. Przenosimy na lwa. I uwaga, grupujemy, nie zamykamy, tylko grupujemy z lwem. Kopiujemy drugi element. Wklejamy. I również przenosimy tym razem na dzidziusia. I też kopiujemy to razem. Grupujemy. No i teraz serduszko, którego normalnie nie będzie widać, ono się pojawi dopiero wtedy, kiedy się oni połączą ze sobą. Czyli muszę wybrać opcję off, czyli najpierw go nie widać, on pojawi się, kiedy się połączą. Ctrl-C, wracam. OK, zamykam, znaczy grupuję. No już, no i sprawdzam, czy mi się udało. Oko. Chwileczkę, zaraz się odświeży. OK, popatrzcie, podjeżdżamy, pyk i pojawia się serduszko. OK, no i teraz wystarczy już tylko posprzątać napisy, czyli sprawić, żeby one były pod spodem, bo ja je umieściłam na górze, tak żebyście zobaczyli, jak to się grupuje. Natomiast możecie je wpiąć pod spód albo zwyczajnie zmienić ich przeźroczystość. I to będzie taki efekt, jak z tymi pszczółkami. OK? Ja tutaj rozgrupuję, zobaczcie. Odkliknę się w drugie miejsce i napis jest pod pszczółką, żeby go nie było widać. Jeszcze raz zgrupuję. Musicie tylko bardzo uważać, wklejając, żeby ten napis nie wychodził poza obręb naszego obrazka, bo wtedy może nie zadziałać. No i tutaj oczywiście pojawia się kod. A ten slajd zostawiam taki z tymi słówkami na górze, żebyście mogli sobie sami przenieść się pod spód i sprawdzić, czy działa. Również zmieniam opcję na szkic i ustawiam jako reusable, czyli można ją pobrać i jeszcze raz wykorzystać, pozmieniać. Proszę bardzo. OK, już jest w czacie. Kolejne rozwiązanie jest również bardzo ciekawe i bardzo przydatne. I teraz nie wiem, co wybrać na zakończenie, czy pixel art, czy coś innego, ale chyba wybiorę pixel art. Popatrzcie, to jest takie zadanie. Mamy kratownicę. W kratownicy umieściłam obrazki i tak naprawdę zrobiłam to w Canwie. Wycięłam ten fragmencik i taka mi się zrobiła kratownica, na którą z kolei nałożyłam kod. No i teraz zadaniem ucznia jest odczytać te wyrazy i zaznaczyć je w kratownicy. Czyli rękawiczki. No, coś nam się przywiesiło. Rękawiczki, naszyjnik i rajstopy.
No i teraz samo się nie sprawdziło. Musimy kliknąć kluczek i sprawdzić. No i baranek Sean mówi, że się nam udało. Więc jak myślicie, ile tutaj jest kodów? Jest jeden, czyli kratownica. Drugi, jak jest na tak. Trzeci, jak jest na nie. I czwarty, sprawdź. Popatrzcie. To się nazywa pixel art. Tutaj akurat nie zmieniałam sobie swojej nazwy, bo akurat pikselowanie mi przypadło do gustu. Ok. W tych narzędziach dostaniecie tego całe mnóstwo takich przykładów. Zobaczcie, że możemy nawet sobie rozpikselować taki kod do malowania, ale to zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. To jest tablica z kodami. I tu ja walczyłam, żeby po prostu dopasować to do siebie i stwierdziłam, że nie, to jednak, jeśli ja mam prezentację robić 2 godziny, a oni slajd zrobią w 5 minut, to są nie te proporcje. Więc zarzuciłam opcję skanowania kodu. Ok, wrócimy teraz jeszcze do prezentacji. I weźmiemy jeszcze raz to. Dobra. I to jest moja rzecz. Popatrzcie, kiedy odsunę tutaj to, to jest kratownica, którą nałożyłam. To jest mój obrazek, taka kratka z obrazkami. Natomiast nałożyłam na to kod kratownicy. Tutaj ukrywają się 2 kody. Jeden zielony, czyli wszystko dobrze, i drugi, kiedy dziecko się pomyli. I tutaj to jest tak naprawdę sprawdzenie wiedzy. Natomiast u góry jest jeszcze jeden kod, który zawsze powinien się pojawić na slajdzie. Jego nie widać, ale on jest obowiązkowy. OK, no i teraz to są kody. To jest tabela, która to jest taka legenda tak naprawdę. To jest tabela, którą musimy skopiować i wkleić na nasz slajd. To jest obowiązkowo do skopiowania na stronie. To jest potwierdzenie, że coś zrobione zostało dobrze. To, że źle, a to jest sprawdź, zgrupuj z przyciskiem sprawdź. I pamiętajcie, grupujemy. A to jest tablica z kodami. Ona jest zawsze błękitna, więc stąd kopiujemy elementy. OK? To jest taki najszybciej możliwie zrobione zadanie. Popatrzcie, to jest moja tabela. Sprawdzanie, że tak, sprawdzanie, że nie i sprawdzanie, czy, znaczy upewnienie się, czy wszystko jest dobrze. No i teraz taki mniej więcej też slajd zrobimy, tylko go tutaj posprzątamy. OK, no to zaczynamy. Najpierw to, co najważniejsze. Ctrl-C, Ctrl-V. Umieszczam go tak z daleka od wszystkiego, bo on tylko po prostu zmienia nam slajd w taką opcję z kodowaniem. Następnie potrzebuję tej kratownicy. Ctrl-C. Ctrl-V. Mogę wykorzystać tą kratownicę dosłownie, albo wcześniej przygotować sobie swoją kratownicę i nałożyć jedną na drugą. Teraz muszę tą kratownicę przygotować. Popatrzcie, jak kliknę, jeszcze raz odkliknę się, kliknę raz, to pojawiają nam się tutaj opcje zmiany ustawień. I to jest bardzo ważny moment i w zasadzie chyba jedyny trudny. Bierzemy opcję data, czyli to są, wprowadzamy dane. I tutaj to jest tak, jak wpiszesz w krateczkę 1,
to znaczy, że tam trzeba kliknąć, to jest dobra odpowiedź. A jeżeli wpiszesz cokolwiek innego, to znaczy, że to jest zła odpowiedź. I ja zrobię taką kratownicę 3x3. I tak, pierwsza kratka będzie dobra, druga kratka będzie dobra, a tu wpiszę sobie V, bo tu będzie błędna odpowiedź. Tu też wpiszę V, a tu będzie 1, a tu wpiszę V. Tu niech będzie 1, V i 1. A te usunę. Okay. Mam kratownicę 3x3. Odklikuję się i zobaczcie, że moja kratownica też się zmieniła. Jest 3x3. Teraz muszę po prostu wziąć do ręki długopis i zanotować sobie, gdzie są prawidłowe odpowiedzi. Popatrzcie, czyli muszę sobie tak zrobić. 1, 1, V, V, 1, V, 1, V, 1. I to jest tak naprawdę najtrudniejszy moment. Powiększam kratownicę na taką wielkość, jaka mi pasuje. I teraz w tą kratownicę muszę wstawić coś. To mogą być słowa, mogą być obrazki. Ja teraz wstawię obrazki, które są dostępne normalnie tutaj. Czyli świnka. Laptopik. Słuchawki. Aparat. Owsianka. Jakaś taka słuchawka. Ciach. Dron. Kaseta. No i jeszcze niech będzie cyrkiel. Ok. I teraz uwaga. Czyli dobra odpowiedź to jest cyrkiel, kaseta, owsianka, słuchawki i świnka. Czyli muszę dzieciom wypisać, co mają konkretnie odnaleźć w tej kratownicy. Ja tak na szybko zrobię. Czyli tak, cyrkiel. Druga kaseta. Nie będę wiedziała, co to. Owsianka. Owsianka. Słuchawki. I jeszcze jedna świnka. I wszędzie tam, gdzie postawiłam cyfrę 1, to jest prawidłowa odpowiedź. Można jeszcze sobie zawsze sprawdzić. Ok, cyrkiel, kaseta. Kolejność nie ma znaczenia. Najważniejsze, żeby tylko pola się zgadzały. Ok, dobra. No to teraz potrzebuję przycisk, że się zgadza, że wszystko jest w porządku, a w zasadzie najpierw może przycisk sprawdź. Ja napiszę sobie po prostu słowo sprawdź. I to będzie tutaj. Pamiętajcie też, zawsze trzeba mieć taki nawyk zamykania pudełek. Czyli żeby to nam tak się nie rozłaziło na pół prezentacji, tylko zamykało się ładnie z kształtem słowa. Mamy sprawdź i jeszcze napiszemy sobie dobrze. I źle. Okej. No i teraz kodujemy.
Tabela już jest zakodowana, czyli musimy zakodować tylko przyciski. Wybieramy przycisk. Ja już skopiuję wszystkie trzy i przeniosę je na mój slajd. Ten jest do źle, ten jest do dobrze, ten jest do sprawdzenia. A tą naszą kratownicę muszę wrócić na miejsce, bo psułam sobie. Dobra, mamy zrobione. I teraz tak, to najeżdżamy na to i grupujemy. Tym najeżdżamy na to. I grupujemy, a tym na to i również grupujemy. I gotowe. To jest tylko schemat, słuchajcie. Obrobić to graficznie można nawet w najpiękniejszy sposób. Jak komu się chce, to mogą być przyciski z FreePika prawie jak ze strony internetowej. No i podglądamy, co nam tutaj wyszło. Ok? Pamiętacie, co trzeba wcisnąć? Cyrkiel. No, odświeżymy troszeczkę. Ok, jeszcze sobie popatrzymy. Tutaj, żeby było na górze. Dobra, i teraz nasza. Zaznaczymy sobie naszą tabelkę, żeby ona była na pierwszej warstwie. OK. Tu i jeszcze na tym slajdzie. Na pierwszej warstwie. Okay. No to sprawdzamy jeszcze raz. Działa, proszę bardzo, owsianka, słuchawki, świnka, sprawdź, dobrze. Tak działa ten system. Wystarczy tylko tak naprawdę, słuchajcie, rozebrać ten kod na prostsze części, podpisać sobie, do czego to komu jest potrzebne, wymyślić do tego jakąś historię i pamiętać, że my tutaj grupujemy, a nie zamykamy elementy. I to wszystko. I pamiętajcie, że ten kod musi być na wierzchu. I gotowe. Na zakończenie, żeby jeszcze zostawić taki głód powrotu na mentorowe inspiracje, bo być może, że wrócimy jeszcze do rozwiązań Scape, pokażę jeszcze jedną z moich ulubionych. Popatrzcie, jest zamazana. Coś tam jest, coś tam widać. Przyciskamy przycisk. I coraz bardziej widać, że jest latarnia morska. Następny pomysł. Chcemy przyjrzeć się z bliska płatkowi śniegu. Przyciskamy przycisk. I jest piękny płatek śniegu, tak jakbyśmy patrzyli na niego przez mikroskop. Minus zamazuje, plus pokazuje nam płatek śniegu. OK, a to się nazywa MisoPoint. Ta aplikacja i też ma swoją legendę. Ja sobie ją przerobiłam na swoje potrzeby. Zobaczcie, takim językiem, jak ja lubię. To musisz skopiować, koniecznie wkleić. Unosisz soczewkę, obniżasz soczewkę i tak dalej. Wracam do Was. OK. Jestem z powrotem i już jestem na czacie, więc jeśli macie jakieś pytania, to zapytajcie. Tak to się mniej więcej odbywa. Wiem, że już został wklejony
kod, link do Scape, więc nie będę się powtarzać. Natomiast na tej stronie Scape naprawdę jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Jest kod Cezara, taki zardzewiały, który jeszcze dokładnie skrzeczy w tej prezentacji. Są różnego rodzaju kody, zamki, takie z dźwiękiem, na melodię, na cyferki. No, czego tam nie ma? Tam jest chyba po prostu wszystko. Trzeba tylko sobie w Google Chrome przetłumaczyć to na język polski, a tak naprawdę słuchajcie, jak sobie rozbierzecie jedną prezentację na kody i zrobicie sami, to później reszta to już jest naprawdę bardzo prosta sprawa, bo już wiadomo, co przenieść, o co, jak oni te kody tworzą. Wezmę nas na pełen ekran. Jeżeli chodzi o takie tłumaczenia, tak zwane AI, tak, to jednak Monika, powiem ci, o wiele lepsze jest i tu polecam DeepL. DeepL, D-E-E-P-L. Można nawet sobie zainstalować aplikację i wtedy dwa razy kliknięcie Ctrl-C, Command-C u nas na Macach, słuchaj, przenosi i od razu tłumaczy z danego języka, bardzo pomocne przy takich rzeczach. Natomiast słuchaj, Monika, tu jeszcze prośba o link do ostatniego Geniali z Pixelem. Ty rozmawiasz, a ja przerzucam link. Właśnie, ja chciałem wam powiedzieć, jakbyście się zastanawiali, słuchajcie, po pierwsze, jak ktoś czegoś nie załapał lub pogubił się, tak jak ja w pewnym momencie, tak, Monika Czerkas, pozdrawiam na Facebooku, zaraz będzie. Monika da linka, ja przerzucę na fejsika. Więc jakbyście się zastanawiali, czy coś przegapili, ewentualnie jak to było zrobione, to pamiętajcie, na YouTubie naszego partnera technologicznego, czyli na YouTubie Mentora, będzie nagranie. Jutro się pojawi, albo dzisiaj późnym wieczorem. Natomiast jeżeli zastanawiacie się, Monika, pracujesz tak nad tym linkiem, zaraz go przykleję. Jeżeli zastanawiacie się, skąd Monika bierze te wszystkie fantastyczne strony i pomysły, to ja wam powiem, bo wreszcie mogę wam chyba ten sekret zdradzić. To jest dokładnie to, to są, ponieważ Monika nie uczy ósmych klas, słuchajcie, to są dokładnie te. A ty się już, jeszcze nie wiem, co powiem, a ty się już śmiejesz, no naprawdę. Ponieważ Monika nie uczy tych ósmych klas, więc te 15 minut, które oszczędza tego czasu, bo lekcje prowadzi online po 30 minut, przeznacza właśnie, słuchajcie, na szukanie takich rzeczy, bo my inni mamy, większość z nas ma konsultacje, za które oczywiście powiedzieli, że nie będą nam płacić, bo to są te 15 minut, nam oddają, odbierają, więc Monika, słuchajcie, nie, oczywiście ona się nie zajmuje ósmymi klasami, ma spokojny czas, jedyna ósmoklasistka, na jakiej jej w tej chwili zależy, to ta we własnym domu i przez to właśnie ma czas na szukanie tych rzeczy. Powiem szczerze, naprawdę Monika, rewelacja dzisiaj była, podziwiam cię, że ty po tych różnych krzaczkach i tak dalej, tam wchodzisz i znajdujesz takie rzeczy, ja bym chyba odpuścił, jak coś nie jest po angielsku. Wiesz co, wiesz, że ja się kiedyś uczyłam francuskiego. Tak, to jest fajnie. Straszne, ale po prostu tak naprawdę nic się nie nauczyłam, ale jak tak trochę czytam i trochę potłumaczę, to tak zakumam w połowie, o co chodzi, resztę sobie dopróbuję, rozczłonkuję tą prezentację i jakoś tam idzie. Dobrze, ten ostatni, czekaj, ten ostatni to jest obrazki pola, a jeszcze piksele mam prośbę na Facebooku. Piksele wstawiam. Piksel, nie, ja mam gumkę. Obrazki, pola, obrazki. A, piksel, dobra, już. Piksel, to jeszcze piksele, dobrze, już wam dostawiamy, tak więc. Słuchajcie, Monika wróci do nas za miesiąc, w marcu. Naprawdę? No, ale to jeszcze nie gadaliśmy o tym, no przecież jak wrócisz. No sam powiedziałeś, że będziesz coś tam robić kolejnego. Natomiast słuchajcie, za chwilę obchodzimy DBI i wcale nie chodzi mi tu o jakiś model tego Passata, czy o model silnika diesla. To uwaga, diesle są teraz. Okej, uwaga, mówię. Pixel Art to jest ta tabelka. To jest ten ostatni link, który wkleiłam. A czy wy chcecie tą latarnię morską też? Pewnie tak. Dobra, już robię, chwila, bo tego nie zrobiłam na reusable, ale już robię.
Drodzy oglądacze Facebooka, tak jak powiedział Monika, znajdziecie, przekleję linki też na profil mentora systemu audiowizualnego, bo tam mam najwięcej widzów i tam zajrzyjcie też na ten, tak więc, czy na YouTubie będą linki? Postaram się, żeby były przeklejone ewentualnie z tego, tak? Tak więc to też jest niestety minus retransmisji właśnie tych filmów na ten, dlatego tak zawsze zachęcamy do tego, żeby wchodzić na Click Meeting, gdzie słuchajcie, to wszystko wstawiam bezpośrednio na czat, tak? Natomiast jakby wrócę do tego, bo zacząłem zapowiadać, co nas czeka niebawem, więc słuchajcie, DBI, czyli Dzień Bezpiecznego Internetu, już za chwilę i za tydzień, dokładnie 8 lutego, będzie z nami Łukasz Gierek, tak jeden z naszych też takich stale współpracujących ekspertów, tak jak Monika, który, słuchajcie, przygotował właśnie dla was taki materiał związany właśnie z bezpieczeństwem w internecie. I uwaga, bo ja Łukasz też wymyśla tytuły, prawda? Uwaga. My wychowaliśmy się, panie, na TikToku, a nasze dzieci wychowują się na TikToku. Poszło mu, nie, Monika, jak myślisz? No, coś o tym wiem, nie? Prawda? I teraz uwaga, bo jeszcze do... Co może pójść nie tak? No jak wiemy z ostatnich wydarzeń i banów na TikToka we Włoszech, tak? Nic nie pomyliłem, to dość sporo może pójść nie tak? Czyli cyberzagrożenia w edukacji, więc zapraszam was za tydzień. I notabene, słuchajcie, ruszamy też powoli z promocją webinaru Pro, czyli 3-godzinnego webinaru, gdzie będzie, uwaga, OneNote zaawansowany, czyli normalnie tam cuda, wianki się będą działy w tym OneNote. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy też na stronę Fundacja na Facebooku, inspirujemy albo po prostu inspiruje.me, taki fajny adres w Malezji sobie wykupiliśmy jako fundacja i tam będą niebawem zapisy uruchomione, a poczekaj, no jeszcze dam już taka zapowiedź, Darek zapowiadał wieczoryki, od razu to ja powiem, co będzie w mentorowych inspiracjach, a 15 lutego, to tak w sumie po walentynkach, dziewczyna, która kiedyś zaprosiła mnie na walentynki do Częstochowy, słuchaj, tak się okazało, że się spotkaliśmy, siedzieliśmy na wentylkach, oczywiście w pracy byliśmy, czyli inna Monika, tym razem Monika Rygulska. I rzadko się tak trafia, że u nas gości, słuchajcie, ktoś, kto nie jest nauczycielem, Monika nie jest nauczycielem. Natomiast to nie znaczy, że broń Boże jest gorszym ekspertem czy coś. Monika pracuje od wielu, wielu lat i jest tak zwaną tą pierwszą osobą kontaktową w takiej fundacji, może kojarzycie, FRSE, czyli Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. I Monika jest tą osobą, która trzyma tutaj e-twinning w Polsce, tak żeby to śmigało, działało, żeby te konferencje, wszystkie seminaria i tak dalej się odbywały. I słuchajcie, ja to nazywałem tak, tym razem ja wymyślałem tytuł e-twinning, prekursorzy zdalnej edukacji, bo coś w tym jest. Nie wiem, jak to Monika, twoje doświadczenie z e-twinningiem. Brakuje nam tu Asi, która by o tym opowiedziała, ale Asia będzie zaraz na początku marca, bo rzeczywiście wszyscy, którzy biorą udział w projektach e-twinningowych, to tą edukację zdalną mają przećwiczoną, bo chociażby przez to, że z partnerami z różnych krajów, nie tylko Polski, pracujemy online i długo, długo przed tym, zanim nasz rząd wymyślił zdalną edukację, to myśmy w takiej edukacji brali udział. A luty zamkniemy Gabrielą Fejkel, która będzie mówiła, i szczególnie webinar polecany nauczycielom wczesnoszkolnym, przedszkolnym, o podstawie programowej wychowania przedszkolnego i tutaj będzie to w oparciu o program multimedialny. Czyli pozostajemy w tych tikach lubianych i tokach przez ten. Na TikToku może kiedyś coś nagramy, co? Będziemy na przykład rapować z tabletu albo coś w tym stylu. Myślę, że dziecko by mnie wydziedziczyło. Nie, nie mogę wchodzić na niektóre tereny. Aha, bo ja nie mam konta, nie wiem jak ty. Wiesz co, no dobra, mam konto. Wyszło. Monika was zaprasza, między innymi jeszcze przykleję do siebie, czyli monikakapuśniak.com. Zmieniłaś adres? Nie, cały czas jest. Cały czas taki był?
Jezu, ja już dawno tam nie zaglądałem po prostu. Wstydziłbyś się. Ja jeszcze wstawiłam takie jedno geniali na zakończenie. To jest oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Jeżeli mielibyście ochotę mnie zaprosić online albo mam nadzieję w przyszłości stacjonarnie, to zapraszam do kontaktu. I jest też moja strona. Tam też myślę, że jutro albo pojutrze pojawią się takie szkolenia indywidualne, na które będzie można się tak oddzielnie zapisać, a zaczynamy od pokazów slajdów. No bo tak zagłosowali nauczyciele w nauczycielni, no i w zainspirowanych też tak mówili, że pokaz slajdów, więc zaczynamy od pokazu slajdów. Śledźcie stronę, na pewno wyłowicie coś dla siebie. A w marcu, Monika, będzie notabene też w webinarze pro 3 godziny mentorowych inspiracji, prawda? Ty już wiesz. Wszystko. Ale żeby tak na wizji załatwiać takie rzeczy. Dobra, wszystko załatwię, ale rozmawialiśmy, że będziemy tylko myśmy jeszcze tematu nie dogadali. To wszystko się dzieje. Prawda? Wszystko ma swoją kolejność. Najpierw jeszcze będziemy OneNote'a, bo OneNote jest teraz ważny. Zresztą to jest świetne narzędzie. Korzystasz? Ja osobiście jakby poszerzyłem korzystanie z OneNote'a, jak przesiadłem się, wróciłem do Androida. Ty nadal z iPhone'em, prawda? Wiesz co, ja mam Explain Everything i ja mam tam wszystko i Good Notes, więc no, na iPadzie jest prostsza aplikacja niż OneNote. No. A pamiętasz, już nie pamiętasz, 2 lata temu, jak pokazywaliśmy Explain Everything, między innymi jeszcze stacjonarnie w trakcie konferencji, jakoś tak nikt nie był... Tak, i nikt nie był tym za bardzo zainteresowany, tak szczerze, i chyba tak zostało notabene, ale samo Explain Everything, mimo że z polską firmą z Wrocławia, prawda? Dobrze pamiętam, też nie jest za bardzo Polską zainteresowany, dlatego że jesteśmy dość małym rynkiem dla nich. To takie gadki już na koniec między nami, ale tak troszeczkę jest. Natomiast zwycięzcą tego roku jest poprzedniego i tego w sumie Microsoft i OneNote, który też warto znać. Ja osobiście właśnie, tak jak mówię, używam. Jak jeszcze byłem w ekosystemie Maca całkowicie, ale da się, słuchaj, żyć mając Maca i telefon z Androidem, to używałem Apple'owskich rozwiązań, teraz troszeczkę jednak zdradzam ich z Microsoftem, do którego też przywykłem, też dzięki chyba zdalnej edukacji tak naprawdę. A umiesz dodać banerek do kanału Teams? Co, banerek do Teams? No, czy to jakieś specjalne jest? Ja nie wiem, o jaki baner ci chodzi, ale te ogłoszenia duże i tak dalej, to tak. Mhm. Taki kolorowy. Ja sobie zrobiłam z kanału blog. Dobrze działa. Nie mogłam znieść takiego nudnego, że tam tylko spotkania. Sobie przerobiłam to. To musisz pokazać nam kiedyś. Pokażę. O, widzisz? No to w marcu. Tak, w marcu. Bo jest. W marcu coś ciekawszego będzie. Coś ciekawszego będzie. A to może po prostu tak osobno. To ja cię trzymam za słowo i że wrzucisz nam to na grupę zainspirowani jakoś tak w lutym. Ale już wrzuciłam, wiesz? Tak, ty śledzisz grupę Łobuzie. Ale tak. Gdzie? Banerki? Kiedy wrzucałaś? Sprawdź. Dokopuj się. Widzisz, wiesz, jak teraz Facebook wybiórczo traktuje. Właśnie, słuchajcie, to dobry, to już na absolutnie sam koniec. Jeszcze przerzucę szybciutko certyfikat. Poczekaj, bo jeszcze muszę odpowiedzieć na jedno pytanie. Bo jest pytanie, jak dodać konikowi morskiemu dymek, jestem tutaj. Bardzo prosto, posłuchaj. Jak zakryjesz konika tym fragmentem ekranu, tym fragmentem folii do ścierania, to dymek umieść w postaci interaktywnego tego niewidzialnego pola, ale nad tym fragmentem, tak żeby interaktywne pole w żaden sposób nie dotykało do tego elementu do ścierania. I wtedy jak się myszką podjedzie w górę, to się wyświetli jestem tutaj, a jak się zjedzie niżej, to się zetrze konik. Tak jest, tak? To słuchajcie, ja tylko powiem, że możecie wejść na grupę, poklikać trochę, polajkować Monikę na zainspirowanych, bo Facebook już ma takie bańki, że jeżeli do jakiejś grupy nie zaglądamy przez dłuższy czas, to ona wypada nam z naszej bańki facebookowej i nie pokazuje nam się. Nie wiem, czy ty też tak zacząłeś robić, ale ja zacząłem sobie porządki robić tak zwane internetowe i zacząłem wyrzucać grupy, do których już nie zaglądam od jakiegoś czasu, po to, żeby zrobić miejsce jednak dla tych, które mnie interesują. Dokładnie. Więc odszedłem z grupy o odchudzaniu z jedną aplikacją.
Ale koktajle piłeś? Nie, nie piłem, ja tylko czytałem, ale od tego czytania wcale nie schudłem. Stwierdziłem, że to chyba nie działa tak naprawdę. Więc stwierdziłem, że też nie ma ten. Ale tak poważnie zapraszam was. Zajrzyjcie do nas do grupy. Dajcie sobie, jeżeli jeszcze nie obserwujecie, tak? Fundację Inspirujemy, czy chociażby mentora, którzy to zapowiadają nasze webinary. I oczywiście Monika Kapuśniak, uwaga, ale tą właściwą, czyli osobę publiczną, bo ona jest dwa razy. Chociaż tę prywatną też możecie zaczepiać. Ona nudzi się we Wrocławiu, teraz widzicie, że nawet tak, restauracja. Ja odpowiem na wszystkie pytania, pytajcie. Tak jest, dokładnie. Ale jak już pytacie, to słuchajcie, pytajcie publicznie, chyba że pytacie Monikę o inne rzeczy, takie wiecie. Ale pytajcie też na grupie, bo pewnie ktoś inny też chciałby poczytać. Bo często tak jest, że wpadamy na coś przypadkiem, nie? I to też tak jak mówię, ja nie lubię Facebooka ostatnio za to, że jest tyle informacji i coś mi przeleci. Czasami chciałbym do tego wrócić, coś przeczytać, bo nie mam czasu. Tak? Bo akurat scrolluję Face'a między zdalnymi lekcjami w te 15 minut, tak? I chciałbym coś później przeczytać i mi to znika. Prawda? Jak ja nie zapamiętam, w której to grupie było, czy gdzie to było, to naprawdę ciężko. Tak jak dzisiaj dobrze sobie screena zrobiłem, zapisałem grafikę, bo nie jestem w stanie namierzyć postu, który mnie bardzo dzisiaj zainteresował, właśnie między innymi o tych zawodach. Ale dobra, to tak jest. Ale wam powiem jeszcze taki aspekt ludzki tego polubiania postów, czy komentowania, czy zadawania pytań. No bo jak ludzie się czymś dzielą, to chcieliby jakiś uśmiech dostać w zamian, albo chociaż jakiegoś lajka. To nie o to chodzi, że się zbiera te serduszka czy lajki, ale wiecie, no to tak fajnie jest, kurczę, że komuś się przyda, że ktoś napisał, że się przyda, albo że udostępnił. To jest po prostu super sprawa i mnie jest zawsze wtedy bardzo miło. Właśnie, to też jest, ale to też jest feedback tak naprawdę, że to, co robi Monika, czy robią inni, prawda, jakby spotyka się z waszym odbiorem, bo często jest tak, że coś sobie bierzemy i nawet nie damy znać tej drugiej osobie, że wzięliśmy sobie tą rzecz, prawda. Ja staram się zawsze lajkować, jeżeli korzystam z czegoś, a nawet mówię komuś typu kradnę, czy coś w tym stylu, jeżeli jakiś pomysł mi się spodobał i chcę go... I chcę go jakby tak tutaj przekazać dalej, tak? No i to jest w sumie też dobry, ten trochę prywatny. Słuchajcie, ja pozdrawiam panią Jolantę Miękus, która ostatnio przysyła fantastyczne scenariusze, słuchajcie, do naszego robocika Cody Rocky. To jest pani, która jest bibliotekarką, tak? Czyli pracuje w bibliotece i tworzy naprawdę fajne rzeczy i ostatnio dość sporo jej scenariuszy pojawiło się na profilu właśnie Cody Rocky Polska i tam też można zajrzeć. Świetne scenariusze też, kto lubi roboty, może poczytać. I tam też warto zostawić lajka i serduszka, tak więc zachęcamy i dzielcie się, jak macie coś ciekawego, to warto pokazać, bo my się uczymy od siebie nawzajem. Nie tylko Monika ode mnie, ale bo ja od Moniki. Ja się w tej drugiej kolejności, bo ja się od Moniki zawsze uczę. Tych takich francuskich. Daj spokój. No. Francuskich. Tak jest. Tak więc dziękujemy wam bardzo. Nagranie będzie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Małgorzata, być może się przełabię do francuskiej wersji, ja chyba nie. Tak naprawdę. A ja francuskiego się nigdy nie uczyłem. Ja byłem humanistą od początku, moja, wiesz, 4 lata łaciny. Wiesz, jak ja dużo z łaciny pamiętam? Mówiłem ci już to. Chłopiec ma ptaszka, ten ptaszek jest bardzo ważny. No widzisz, nie zapuszczajmy się na te tereny, szczególnie francuskie. Przepraszam, aha, to nie wiem, co jest we francuskim, ale w łacinie chłopiec to puera. Nie miałeś łaciny? No miałam przecież. No oczywiście. No to 3, widzisz, a 4 plus na studiach. Na studiach jeszcze drugie tyle, bo mieli mi zaliczyć po liceum, a się okazało, że i tak muszę chodzić na tę łacinę. Tak? A to dobra, to mi zaliczyli. Jak poszedłem na pierwszą lekcję i zacząłem gadać po łacinie, wtedy byłem jeszcze w tym dobry, to pani się zorientowała, że chyba umiałem i mi zaliczyli później w dziekanacie przepisali. Sfartuło mi się. Dobra, i tym pozytywnym akcentem kończymy te gadki szmatki. W sumie możemy kiedyś zrobić takie gadki. Taka imprezka na zainspirowane. O, słuchaj, to jest dobra sprawa. Myślisz? To musimy coś zorganizować. A kiedy karnawał się kończy? No chyba wczoraj.
Tak? Oj, nie już? Wiem. No jakoś tak już. To trzeba się spytać tych, którzy mają dzieci i na przykład mają ten komunię w tym roku, oni będą wiedzieć. Bo oni są obeznani, nie? No. Muszą chodzić do kościoła. No dobra, prawda? Słuchaj. Ludzie, a czekaj, no ale zaraz tam ktoś napisze. Mówię ci. Jak się rozgadał? Jak się rozgadał? Już chodź, dziecko ci płacze. Już idź, Ali, daj ten kolację. To widzicie jaka. O, Janusz, dzięki bardzo. 17 lutego. Tu Kama pisze, tłusty czwartek, 10 lutego. No idzie się pogubić. Tak naprawdę, moja droga, tu, o tej godzinie to moje dziecko już dawno po kolacji. I co, już później nie ma? Nie, te lodówki. Próbuję usnąć. I próbuję usnąć na ten. Tak, by lodówkę zamykamy, słuchaj. Jakby nie padło. Żebym ja się nie pytał, ile. Nie, to widzę po tobie, że schudłaś. Nie będę się pytał, ile przytyłaś na kwarantannie. Nie przytyłam, schudłam, wiesz? No przecież mówię, że schudłaś właśnie. Popielec 17 lutego, Janusz mówi. Nie zapuszczaj się na te tereny, bo stracisz po prostu. Znaczy, ja straciłem 3 kilo. Ja 13. Ale to w styczniu. A ja 13. No to brawo dla Moniki. Chyba cię nie dogonię aż tyle. Nie chcę. Jakby nie było. Ale to może wiesz co, bo ja widziałem, że dziewczyny to robią sobie takie koleżanki od diety. Na diecie jesteś? Może zostajesz moją koleżanką od diety, będziemy się wspólnie motywować. Ależ proszę bardzo, ja cię bym mogła motywować. Grać w zielony. Dobra. Tylko muszę na dietę pójść. Dobra, słuchajcie, to my przechodzimy na prywatną rozmowę, bo tak wszyscy nas oglądają. Znaczy połowa już została. Pozdrawiamy tych najwytrwalszych. Dobranoc. Wszystkiego dobrego. To się wytnie. Albo nie. Zobaczymy. Dziękujemy wam. Aż taka prawda jest. Oczywiście, że nie wycinam, bo ja uważam, że to są najpiękniejsze i naturalne te. Na dwie pisze, a to bo na jednej się nie mają. Bardzo dobrze. Na dwóch dietach można być, no. Tak więc dobranoc. Wam. Muszę mu przerwać, bo on będzie tak do 12 w nocy. Czekaj, bo ja nie, bo ja tu. Jak klikam ten przycisk na ten? Bez A może dietetyka zaprosimy do mentorowych inspiracji? Znasz jakiegoś? No wiesz co, może się tak nie rozdrabniajmy. A dieta dla nauczycieli. Jak nie zażerać stresów w robocie przed ekranem? Jest jakaś moc. Prawda? Dobra. My schodzimy już do prywatnych rozmów z Moniką. Dziękuję wam bardzo. Janusz, dzięki bardzo za tego tipa. 17 lutego Popielec. Tak więc do zobaczenia. A ja was zapraszam, tak jak mówię, do Łukasza 8 lutego też będzie fajnie, bo Łukasz lubi pożartować, więc i przypominam, że u niego lotnisko budują, pas startowy w Radomiu. Znaczy już jest, ale stwierdzi, że będzie lepsze. Aha. Może przylecisz, Monika, do mnie wtedy z Wrocławia. Może samolotem. Może by. Dziękuję bardzo i dobranoc. Wszystkiego dobrego.